Hej, cześć, dzień dobry, witam Was kochani na moim kanale w filmie szczególnym, w jednym z moich ulubionych filmów do oglądania na YouTubie, a mianowicie w ulubieńcach roku. Dzisiaj zajmiemy się makijażem, film dotyczący pielęgnacji już śmiga na kanale, więc jeśli go jeszcze nie oglądaliście, to link do niego znajdziecie w opisie. Więc cóż, jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej, a ja już nie przedłużam, bo ten film na pewno będzie bardzo przegadany i zaczynamy. Słuchajcie, mimo że wiem, że ulubieńcy na moim kanale raczej nie będą pojawiali się co miesiąc, ponieważ ja ogólnie uważam, że miesiąc to za krótko, żeby nazbierać sobie właśnie te ulubione perełki, żeby wytestować porządnie produkt. Tak, chciałabym, żeby ci ulubieńcy pojawiali się co jakiś czas. Może będzie to co kwartał, może będą to co 4 miesiące, co 5 miesięcy, może półroczni, ale właśnie chciałabym na pewno kontynuować tą tradycję ulubieńców całorocznych, ponieważ wydaje mi się, że tutaj po prostu zbiera się zawsze crème de la crème wszystkich naszych używanych produktów, a wiele z tych produktów, które dzisiaj mam Wam do pokazania, to nawet nie są moi ulubieńcy tego roku, ale ulubieńcy wszechczasów, których stosuję już po prostu od wielu, wielu lat i którzy ciągle do tej mojej kosmetyczki wracają, więc tym bardziej to podkreśla ich rangę i to, że na miano tych ulubieńców po prostu zasługują. A też pomyślałam, że nagranie tego filmu pozwoli nam się lepiej poznać. Zobaczycie, czy po prostu używane przeze mnie produkty, czy moje preferencje makijażowe trafiają w Wasze gusta i czy po prostu macie tutaj czego szukać i czy znajdziecie jakieś fajne polecenia. Myślę, że takie filmy naprawdę dużo dają. Zaczniemy, słuchajcie, od twarzy, a dokładnie od baz pod makijaż. I powiem Wam szczerze, że ja do tej pory nie stosowałam żadnych baz pod makijaż, ale w tym roku trafiły do mnie dwie bazy, które rzeczywiście skradły moje serce i których dosyć regularnie używam. I dwie te bazy tak naprawdę są z totalnie różnych półek cenowych, ale ich efekt końcowy, jaki dają mi na twarzy, jest bardzo podobny. Dlatego w sumie opowiem o nich jednocześnie. Różnica, jaką ja dostrzegam pomiędzy nimi, jest taka, że ta droższa opcja jest mniejsza i droższa, to po pierwsze. A po drugie, w niej widzę również to takie działanie pielęgnacyjne, bo obie te bazy są nazwane przez producentów serum. Ale właśnie moim zdaniem działają one świetnie jako albo serum dzienne, albo właśnie stricte bazy pod makijaż, ponieważ cera po nich jest taka lekko kleista, co jest przy właśnie bazie pod makijaż bardzo preferowane, ponieważ podkład wtedy, czy tam BB krem, nam się do tego produktu, do naszej twarzy po prostu przykleja, przez co lepiej utrzymuje i lepiej wygląda. I mowa tutaj, słuchajcie, o Magic Serum Charlotte Tilbury. A drugi produkt, o którym chciałabym wspomnieć, jest to serum marki Eveline, które się nazywa dokładnie Unicorn Magic Drop Makeup Primer and Beauty Serum. Końcowy efekt jednego i drugiego produktu jest bardzo podobny, jednak tutaj, mimo że mamy też dużo, dużo, dużo niższą cenę, to ja nie za bardzo widzę te efekty pielęgnacyjne. Ten produkt traktuję tylko stricte jako po prostu primer, bazę pod makijaż, która fajnie mi ten podkład przykleja do twarzy. Tutaj mamy jeszcze właśnie te właściwości pielęgnacyjne, więc, no ale też dużo, dużo wyższą cenę, więc po prostu co kto woli, co kto lubi. Myślę, że ten produkt można też stosować po prostu samodzielnie, nawet jeśli nie nosimy makijażu. Ten bym stosowała już tak stricte pod makijaż i nie wykupiała się tutaj z jakimiś tam drogocennymi składnikami w środku, bo to trochę w nie, mówiąc szczerze, nie wierzę, aczkolwiek obie te bazy naprawdę Wam polecam.
Jeśli chodzi o różnego rodzaju podkłady i BB kremy, to mam tutaj Wam do polecenia dwa produkty. I pierwszy z nich to jest mój totalny ulubieniec wszechczasów, który stosuję już naprawdę od wielu lat. A mowa tutaj o fioletowym BB kremie ze Skin 79 i on niby jest dedykowany cerom suchym, ale nie, naprawdę totalnie nie. Ja mam cerę mieszaną i to ze sporą skłonnością do wyświecania się w strefie T. Wiecie, ja też stawiam w makijażu na to, żeby szczególnie mój makijaż twarzy był jak najmniej widoczny i jak najnaturalniej wyglądający. U mnie nie zobaczycie żadnych, wiecie, takich super mocno kryjących podkładów, które robią Wam po prostu efekt maski, bo ja tego w makijażu nie szukam i nie lubię. Ale ten produkt świetnie kryje, ma właściwości pielęgnacyjne, ma SPF 40, wygląda przepięknie, utrzymuje się cudownie. To jest u mnie mur beton. Ja to mogę nałożyć rano, iść przez cały dzień, pójść na całonocną imprezę i wiem, że temu mogę zaufać do tego stopnia, że był to również mój wybór na mój ślub. I gdybym teraz miała drugi raz podejmować tę decyzję, podjęłabym taką samą. Po prostu temu produktowi wierzę jak żadnemu innemu, a przy okazji w lato mamy tutaj również ochronę 40, tak, SPF 40, więc no dostaję w tym produkcie wszystkiego, czego szukam, uwielbiam i bardzo serdecznie Wam polecam. Drugim moim odkryciem tego roku, jeśli chodzi o podkłady, który również bardzo lubię stosować, ale totalnie nie ufam mu, tak jak właśnie BB kremowi ze Skin 79, jest to podkład z Bourjois Always Fabulous. I słuchajcie, to jest mój pierwszy taki gagatek drogeryjny, który wszyscy polecali i u mnie rzeczywiście też się sprawdził. Daje mi również to, czego ja w makijażu bardzo szukam, czyli bardzo naturalny wygląd. Go nie widać na twarzy, przypudrowany wygląda naprawdę pięknie, robi nam efekt takiej cudownej skóry. No mi bardzo przypadł do gustu, ma też piękny, taki naturalny, jasny, ale lekko żółty kolor. Ja mam tutaj odcień 110 Light Vanilla. No i cóż, no bardzo, jeśli szukacie właśnie czegoś z drogeryjnej półki, to ten podkład bardzo Wam polecam. No dobra, czas na korektory i wydaje mi się, że w tym momencie już mamy po prostu tyle dobrych korektorów na rynku, że nie trudno jest znaleźć swojego ulubieńca i dobry, fajny korektor pod oczy, ponieważ ja głównie używam właśnie korektorów pod oczy, bo z jakimiś tam przebarwieniami czy nieprzyjaciółmi na cerze ja zazwyczaj po prostu problemów nie mam. I tutaj chciałabym wyróżnić aż trzy produkty. Pierwszy korektor to jest L'Oréal Paris Infallible. No, to jest taki, myślę, że jeden z bardziej kryjących drogeryjnych korektorów do zadań specjalnych. Zresztą jest nazywany zamiennikiem drugiego korektora, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, a mianowicie Tarte Shape Tape. No i ja powiedziałabym, że traktuję te korektory na równi, aczkolwiek dla mnie Tarte jest trochę suchszym korektorem niż właśnie ten z L'Oreala, który jest bardziej kremowy i może też przez to trochę bardziej mi odpowiada. Oba korektory również wyglądem bardzo się przypominają. Oba korektory mają takie wielkie aplikatory w postaci takich wielkich paluchów. Oba są bardzo wydajne, wystarczy odrobina pod oczy, lekko rozprowadzona przy użyciu chociażby beauty blendera. Oba wyglądają bardzo ładnie, nie wchodzą w zmarszczki, zakryją Wam wszystkie cienie i oba Wam mogę bardzo polecić. A jeśli szukacie równie fajnie kryjącego korektora, ale jednak moim zdaniem trochę lżejszego, na pewno bardziej kremowego, no to mam Wam do polecenia kolejny klasyk, który chyba znają już totalnie wszyscy, czyli kamuflaż z marki Catrice. Jest to też najtańsza opcja, ponieważ ten korektor kosztuje około 15 zł. Mój ulubiony kolor to 005 Light Natural i on się u mnie sprawdza najlepiej. Już dziesiątka jest dla mnie za ciemna, raczej nadaje się gdzieś na twarz, ale nie pod oczy,
a jedynka jest za chłodna i nawet za jasna jak dla mnie, mimo że ja raczej jestem posiadaczką bardzo jasnej skóry, to ta piąteczka jest idealna, bardzo, bardzo ten korektor lubię i stale do niego wracam. No i jeśli chodzi o pudry, to tutaj też mam aż trzech ulubieńców Wam do pokazania i tutaj również preferencje moje są podobne. Puder u mnie musi być przede wszystkim niewidoczny na twarzy, nie robić mi, wiecie, takiej suchej maski, nie sprawiać, że mój makijaż wygląda ciężko, utrwalać wszystko najlepiej, matowić również na wiele godzin, również pod oczami musi on wyglądać lekko i świeżo, więc tak naprawdę ma bardzo dużo różnych zadań do spełnienia i to wszystko najlepiej spełnia u mnie jeden puder, a mianowicie puder Vibo Mood z marki Vibo, więc tak naprawdę drogeryjna propozycja, którą ja szczerze pokochałam i której zawsze mam zapas co najmniej kilku opakowań pod ręką. I on, słuchajcie, u mnie wyparł wszystkie pudry. Mam najróżniejsze pudry, łącznie z Laurą Mercier, która jest hitem zazwyczaj wszystkich. I ja też ją lubię, ale jeśli miałabym wybierać, to wybrałabym zdecydowanie ten puder, ponieważ on u mnie jest mniej widoczny i spisuje się u mnie lepiej. Aczkolwiek, co muszę podkreślić, to jest puder nazywany pudrem do bakingu, ale ja go totalnie w ten sposób nie używam, a stosuję go po prostu jak zwykły puder. Ja po prostu maczam, wysypuję sobie odrobinę tego pudru na zakrętkę, maczam puszek, odbijam jeszcze kilkukrotnie, najlepiej go na ręce, żeby po prostu na puszku zostało jak najmniej produktu, bo też to jest moja dewiza w makijażu, żeby te warstwy wszystkich produktów nakładanych były jak najcieńsze i tego produktu było jak najmniej. Wtedy też zauważyłam, że rezultaty są dużo lepsze i na przykład cera się wyświeca mniej niż jak tego pudru nawalimy tam po prostu nie wiadomo ile i go tak wciskam i w okolice pod oczami i w całą strefę T. Przestałam nim pudrować boki twarzy, bo po prostu tam praktycznie ja pudrowania nie potrzebuję, te boki fajnie się utrzymują mimo wszystko. Więc po prostu nie marnuję go na te strefy, a tam używam właśnie wcześniej wspomnianej Laury Mercier w połączeniu z jeszcze jednym pudrem. A dokładnie z pudrem wykończeniowym rozświetlającym z marki Glam Shop. Wydaje mi się, że on jest w regularnej sprzedaży, więc oczywiście link do niego znajdziecie pod spodem, tak jak do całej reszty produktów, o których dzisiaj wspominam. I go, słuchajcie, właśnie ja sobie mieszam wspomnianą wcześniej Laurą Mercier w stosunku mniej więcej 1:1 i takim dużym pudrem do pudru po prostu te boki twarzy oraz całą resztę omiatam. I tak one mi się naprawdę fantastycznie sprawdzają, ale jeśli z tych wszystkich pudrów miałabym wybrać jeden, no to byłby to zdecydowanie ten puder z Vibo Mood, to jest mój absolutny ulubieniec. I przechodzimy do konturowania twarzy i powiem Wam, że tutaj miałam chyba największy problem z wyborem ulubieńców. Mimo że posiadam pudrów do konturowania naprawdę dosyć sporo i to z firm drogeryjnych, ale również tych wysokopółkowych jak chociażby sławetny Benefit, tak naprawdę moim takim ulubieńcem, do którego rzeczywiście wracam od wielu, wielu lat, jest chyba dosyć sławny puder do konturowania z Inglota numer 505. No i tylko tak naprawdę on zasługuje na miano, żeby się tutaj pojawić, bo no to jest rzeczywiście produkt, do którego ja stale wracam. To już jest mój nie wiem który wkład, myślę, że z 6, 7. Co kończy mi się, to po prostu go dokupuję i on zawsze jest bazą mojego konturowania. Co prawda używam też
całej gamy innych bronzerów, ale ten główny kontur, ten zarys, ten cień taki jak najbardziej naturalny, padający, ja właśnie tworzę tym pudrem, a później trochę większym pędzlem i jakimś innym bronzerem, takim bardziej do ocieplania, po prostu go rozblendowuję i tak jeszcze łączę, żeby efekt wyglądał bardziej trójwymiarowo i po prostu ładniej. Bardzo go lubię i bardzo serdecznie Wam go polecam. A jeśli chodzi o właśnie takie typowo pudry bardziej ocieplająco konturujące, no to tutaj mam cały wachlarz takich produktów, ale chciałabym wyróżnić tak bardzo szybko w tym roku tylko dwa. Tak bardzo szybko, ponieważ po prostu są one nie do kupienia. Jeden i drugi produkt to jest limitowana wersja produktów z Belle dla Biedronki i pierwszy był dostępny tego lata, jest to Monkey Business Coconut Powder o właśnie takim bardzo ładnym kolorze. W środku mamy taki jakby puder bardziej rozświetlający, aczkolwiek wiecie, on na skórze jest praktycznie niewidoczny. Myślę, że podobny efekt jaki daje terakota z Golden Rose. A na zewnątrz mamy po prostu puder właśnie do konturowania i ja ten produkt bardzo, bardzo lubiłam, na tyle, że póki on był jeszcze dostępny, kupiłam sobie drugie opakowanie, ale to jest cały czas pierwsze, więc myślę, że wystarczy mi naprawdę na lata. A drugi gagatek jest ze mną nawet dłużej i jest to też puder do konturowania Bronze Powder Mix and Fix, również z Belle z Biedronki. No, oba produkty są niestety niedostępne, więc dłużej się nie będę nad nimi rozwodzić, ale właśnie bardzo polecam Wam śledzić te nowości Biedronki, bo tam bardzo często są po prostu perełki. Pozostając przy makijażu twarzy, został nam jeszcze róż i rozświetlacz. I jeśli chodzi o róż, to ja mam jednego ulubieńca i jest to, słuchajcie, róż z marki Benefit o nazwie Roqueteur. Jest to taki bardzo naturalny, wręcz lekko brązowo-beżowy róż, który daje no przepiękny efekt na policzku, taki właśnie bardzo, bardzo naturalny, ani nie różowy, ani nie beżowy. Przepięknie łączy się z każdym bronzerem i pasuje do absolutnie każdego makijażu. Go również miałam na swoim ślubie, tak jak no, wszystkie na razie wspominane produkty. No i ja ten róż uwielbiam. Ja ogólnie jestem wielką fanką róży i wiem, że dużo osób w ogóle nie używa róży i tego nie rozumiem. Ale gdybym miała właśnie wybrać jeden, ten taki naj, po którego sięgam najczęściej, to jest to właśnie ten produkt marki Benefit. No i pozostały jeszcze rozświetlacze i powiem Wam szczerze, że ja pomimo tego, że teraz panuje ogromna moda na rozświetlacze, to nie jestem ich aż tak wielką fanką. Stosuję, lubię, ale stawiam raczej na rozświetlacze, które wyglądają bardzo naturalnie, które wyglądają jakby ten blask cery bił od nas, a nie był nałożonym produktem i totalnie nie trafiają do mnie takie, wiecie, rozświetlacze widoczne z kosmosu. Uważam, że to jest coś, z czego będziemy się za 10 lat strasznie śmiać, tak jak teraz się śmiejemy z ciemniejszej konturówki, tak popularnej w latach 90. Wiadomo, że wiecie, na większe wyjścia, na jakieś większe okazje czasami dołożę tego rozświetlacza więcej, ale tak na co dzień to albo totalnie go pomijam, albo właśnie stawiam na taki bardzo naturalny efekt. I mam tutaj dwóch ulubieńców w temacie. Pierwszym moim ulubieńcem jest rozświetlacz Bourjois Le Petit Strobe. Nie wiem dokładnie, czy tak to się czyta poprawnie, nie umiem francuskiego, ale tak mi się wydaje. I to jest, słuchajcie, właśnie taki rozświetlacz, o którym mówię. Bardzo delikatny, go wręcz trzeba, tak wiecie, wpracować porządnie w pędzel, żeby w ogóle był on widoczny na twarzy. Daje bardzo naturalne wykończenie, takie, ja bym właśnie powiedziała, że to jest taki blask bijący z naszej skóry, z nas samych, a nie nałożony produkt. Nawet nie wiem, czy to będzie w jakikolwiek sposób widoczne w kamerze. No jeśli jesteście też właśnie fanami takiego delikatnego efektu, to bardzo go polecam.
i drugi rozświetlacz, który już jest troszkę mocniejszy, ale który również w tym roku skradł moje serce, to mój rozświetlacz ślubny i jest on z marki Sephora, nazywa się on dokładnie Delicate Glow. I ja przed moim ślubem szukałam różnych kosmetyków, różne kosmetyki testowałam, nawet miałam przygody z testowaniem kilku podkładów, ale szybko przeprosiłam się z moim ulubionym BB kremem. I właśnie poszłam również do Sephory w celu zakupienia tego słynnego rozświetlacza Opal z Becky. Na co pani mi doradziła, że Opal jest dosyć ciemnym rozświetlaczem, który może być taki odznaczający na mojej cerze, a że podobny efekt, ale jednak jaśniejszy, daje ten rozświetlacz. I mówiąc szczerze, nie mam porównania, więc nie chcę mówić, że to jest zamiennik, ale rzeczywiście ten efekt tego rozświetlacza jest bardzo ładny. Jest on dosyć mocno złoty, aczkolwiek na cerze wygląda on naprawdę bardzo ładnie. O, tutaj go możecie widzieć na ręce i też on jest raczej z tych takich delikatnych rozświetlaczy, który nie zrobi nam po prostu rozświetlenia widocznego z kosmosu, tylko bardzo ładnie wtapia się w naszą cerę, więc również Wam... No dobrze, i powoli przechodzimy do makijażu oczu, a zaczniemy od makijażu brwi i tutaj totalny mój ulubieniec również wszechczasów, stosowany już nie wiem od ilu lat i zawsze na tych różnych promocjach w Rossmanie ja po prostu robię sobie zapas na kolejne pół roku, kupuję ze 4 sztuki, żeby na pewno mi nie zabrakło, a mowa tutaj o kredkach do brwi Brow Satin z Maybelline. Ja mam tutaj akurat 3 różne odcienie w kolorze brunet, dark brown oraz medium brown. I jeśli macie ciemne włosy, to myślę, że każdy z tych odcieni się nada. Oczywiście, wiecie, są pomiędzy nimi różnice. Mniej więcej tak to wygląda i naprawdę każdy kolor jest takim zimnym, zgaszonym, bardzo fajnie pasującym właśnie do ciemnych włosów, do brunetek. I ja ten produkt stosuję już nie wiem od ilu lat. Tutaj z jednej strony mamy właśnie kredkę, którą sobie precyzyjnie możemy po prostu kształt tej brwi wyrysować, a z drugiej strony mamy taką końcówkę z takim proszkiem, takim pudrem, którym znowu tą brew możemy wypełnić i też sprawić, że wygląda ona trochę naturalniej, tak bardziej puszyście, że tak mogę to nazwać. Zazwyczaj szybciej mi się kończy ta kredka niż ten puder, no ale cóż, nikt nie jest doskonały, no ale tutaj to jest ulubieniec wszechczasów, więc jeśli szukacie fajnego, drogeryjnego produktu do brwi, to bardzo Wam polecam. No dobrze, więc przechodzimy już stricte do makijażu oczu i tutaj zaczniemy od bazy podcienie i mam Wam do przedstawienia 3 bazy, 2 z nich mam fizycznie, o trzeciej tylko powiem. I pierwszą z nich jest korektor Collection Lasting Perfection, więc myślę, że każdy, kto kiedykolwiek oglądał kanał Maksineczki, doskonale ten produkt zna. I powiem Wam, że on na początku u mnie się nie sprawdzał. Nie wiem, on po prostu się rolował, cienie mi się nie trzymały, powiekę miałam za tłustą, nie wiem o co chodzi, ale po jakimś czasie dałam mu znowu szansę i wtedy totalnie już trafił do mojego serduszka i to już jest któreś opakowanie przeze mnie używane. Zresztą widać po jego stanie, że już też jest troszkę przetyrane. Ale tak na co dzień, do właśnie użytku codziennego, ja używam tylko i wyłącznie tego korektora jako bazy i on się sprawdza rewelacyjnie, utrzymuje cienie świetnie przez cały dzień, pomaga w tym blendingu po prostu, ujednolica nam też koloryt powieki, no gdyby nie fakt, że po prostu tej marki w Polsce nie ma, ja zawsze będąc w Londynie po prostu robię sobie zapas tego korektora, no to byłby to już totalny ulubieniec, no mały minus za właśnie tą dostępność, aczkolwiek może w drogeriach internetowych on jest dostępny, nie wiem, sprawdzę jak coś, to oczywiście link znajdziecie na dole. Drugim ulubieńcem, którego nie mam fizycznie i który właśnie został trochę wyparty przez korektor Collection Lasting Perfection, jest to totalny ulubieniec wszechczasów, jest baza podcienie z Urban Decay.
No, myślę, że kosmetyk doskonale znany wszystkim, ponieważ to już jest ulubieniec wszystkich od nie wiem ilu lat i u mnie on też się fantastycznie sprawdza, akurat mi się skończył, więc tutaj na pewno pojawi Wam się zdjęcie, o jakim produkcie mówię. Jeśli macie tylko problem z utrzymywaniem się cieni, jeśli macie tłustą powiekę, to wypróbujcie tą bazę właśnie, bo ona utrzyma wszystko i jeśli ja chcę mieć pewność, że na pewno cały dzień, całą noc makijaż mi się utrzyma, to korektorowi z Collection aż tak nie ufam, ale tej bazie ufam bardzo, dlatego była też moją bazą ślubną i wiedziałam, że po prostu makijaż utrzyma mi się w stanie nienaruszonym aż do zmycia go. Więc bardzo, bardzo serdecznie tą bazę również Wam polecam. No i ostatnia baza, czyli baza powiedzmy do zadań specjalnych, również ulubieniec wszechczasów i również ulubieniec całego internetu, czyli oczywiście NYX Glitter Primer. Do wszystkich pigmentów, do wszystkich cieni błyszczących, do turbo pigmentów, do każdego rodzaju po prostu błysków, to jest produkt niezastąpiony, jest również super ekstra wydajny, to jest moje cały czas pierwsze opakowanie, a już go mam i mam i mam i mam i zużyć nie mogę. Co prawda używam tylko na sobie, ale błyski lądują przy każdym moim makijażu, więc naprawdę jest stale w użyciu. No, fantastyczny produkt, wszystko się tutaj zgadza. Jeśli jeszcze jakimś cudem go nie mieliście w swoich rękach, nie mieliście na swoich oczach, no to teraz NYX też jest dużo lepiej dostępny. Bardzo polecam Wam po prostu przetestować i zobaczyć, jaką on robi robotę. No i coś, na co chyba wszyscy zawsze najbardziej w tych ulubieńcach makijażowych czekają, czyli cienie. I tutaj ogólnie mogłabym powiedzieć, że polecam Wam najbardziej na świecie cienie Glam Shop. Mamy tutaj polską markę tworzoną przez cudowną youtuberkę Hanię Knopińską. Naprawdę, które cienie nie wybierzecie, to jestem pewna, że będziecie super zadowoleni, ale ja chciałabym w tym roku wyróżnić szczególnie dwie palety i pierwszą z nich jest moja absolutna miłość, czyli paleta Bohema we współpracy z Zuzią La Makeup e Bello. No moim zdaniem, słuchajcie, to jest paleta idealna. Zuzia zrobiła coś, co jest praktycznie w tym momencie prawie awykonalne, czyli stworzyła paletę nude, neutralną, naturalną, ale nie nudną i nie powielającą wcześniejszych palet tego typu. Ja mam dużo palet nude, ale ta po prostu tamte wszystkie zmiotła totalnie ze stołu i jakbym miała pozostawić sobie jedną paletę w tym temacie, to bym pozostawiła właśnie ją. Zobaczcie na te kolory, to są tak piękne kolory, tak przemyślane kolory. Zuzia też zawsze podkreśla, że jej chodziło o to, żeby móc wykorzystywać wszystkie cienie w tej palecie i myślę, że to jej się udało. Tutaj każdy jeden cień jest totalnie do użycia. Nie ma żadnej zapchaj dziury, no paleta jest przepiękna, mamy również turbo pigmenty, mamy bardzo oryginalny cień Alfama, mamy przepiękną taką stonowaną kolekcję brązo-beżów. No to jest paleta idealna, naprawdę uwielbiam, to jest również oczywiście w połączeniu z kilkoma innymi cieniami moja paleta ślubna, no przepiękna, kocham. No i druga glam shopowa paleta, którą szczególnie chciałabym wyróżnić, a wierzcie mi, że posiadam ich kilka, to paleta Chłodno. Wydaje mi się, że to jest taka mało znana paleta glam shopowa, taka, która trochę przeszła bez echa, a moje serce totalnie zdobyła. Prezentuje się ona w środku tak, więc jak widzicie, jest tutaj już dużo mniej może uniwersalne zestawienie niż w Bohemie. Ale cień zimna kawa, czekoladowa wiśnia, grzejnik, perła w kremie, jasna skóra to są cienie, które totalnie Wam wystarczą do każdego dziennego makijażu. A mamy również trochę dodatku koloru. Mamy kolor sezonu, czyli zeszłoroczny kolor roku, fiolet.
Mamy fiolet w perle. Ta paleta bardzo często lądowała na moich oczach. Była również paletą samowystarczalną, czyli taką, którą mogłam na przykład w podróż zabrać jako jedyną i każdy makijaż mogłam nią wyczarować, więc moje serce totalnie zdobyła. Jeśli mowa o cieniach, to oczywiście mogłabym tu wymieniać mnóstwo kolorów pojedynczych cieni z Glam Shopu, również turbopigmenty i może umówmy się tak, że po prostu te moje ulubione wypiszę Wam w opisie. A teraz wspomnę jeszcze o jednym gagatku, który trafił w moje ręce w sumie zupełnym przypadkiem, ale podbił serce na tyle, że po prostu później przejechałam pół miasta, żeby wykupić wszystkie zapasy i mieć go po prostu w kilku egzemplarzach. A mowa tutaj, słuchajcie, o płynnym cieniu z marki Lovely. Cieniu za 16 zł, który daje Wam efekt połączenia dwóch bardzo znanych płynnych cieni ze Stila. Stila posiada jakby ten cień w tym kolorze w dwóch wersjach, czyli w wersji takich błyszczących drobinek, które po prostu na naszych oczach robią efekt no wow, tego nie można z niczym po prostu porównać, oraz w wersji takiego płynnego cienia metalicznego. Ale ten wspomniany przeze mnie wcześniej płynny cień z Lovely jest, powiedziałabym, że połączeniem tamtych dwóch. On ani nie jest brokatowy, ani nie jest metaliczny. On jest na podstawie metalicznej, ale ma w sobie drobinki. Przez co ten błysk, ten efekt nie jest aż tak mocny jak właśnie tego brokatowego cienia ze Stila, ale tak czy siak jest przepiękny. Poza tym kosztował 16 zł, więc no umówmy się. To bardzo działa na jego korzyść. O, i on jest tutaj. Zobaczcie, jaką on po prostu przepiękną taflę robi, jak on się przepięknie błyszczy. Jeśli jeszcze gdzieś go dorwiecie w szafie Lovely, to bierzcie. To jest odcień Gingerbread i jest naprawdę absolutnie przepiękny. A na dowód tego, że naprawdę skradł moje serce i robi robotę, ja mam no takie małe zapasy. Mam go w 4 albo 5 egzemplarzach, ponieważ nie jestem pewna, czy przyniosłam tutaj wszystkie. No i cóż, jeśli nie możecie go dorwać w Łodzi, to przepraszam, to zapewne moja sprawka. Zresztą, jeśli byście się zastanawiali, co takiego błyszczy dzisiaj na moich oczach, to jest to właśnie turbopigment z palety Bohema oraz nałożony na to palcem ten cień w płynie z Lovely. Kończąc już temat makijażu oczu, mam Wam jeszcze do polecenia jeden produkt do kresek, a mianowicie jest to Precise Brush Liner z Eveline, czyli najlepszy tusz do kresek, jaki ja spotkałam w całym swoim życiu. Powiem Wam, że ja mam bardzo ciężką powiekę, jeśli chodzi o rysowanie kreski. Ona po prostu zachowuje się zupełnie inaczej niż każda znana mi powieka. I każdy liner, który do tej pory stosowałam, mnie nie zadowalał. Mimo używania Duraline, mimo rozrzedzania, jeśli u mnie coś nie sunęło po prostu idealnie i nie dawało mi takiej precyzji, jaką daje mi ten liner, to wolałam tej kreski nie robić. Dzięki temu linerowi pokochałam robienie kreski i teraz wręcz robię ją bardzo często i bardzo jestem do niej przyzwyczajona. Po prostu kupuję, zużywam, kupuję, zużywam, kupuję, zużywam. Już nie wiem, ile miałam opakowań tego produktu. Nie jest może on jakoś super wydajny, ale też, no tutaj nie przesadzałabym w tym temacie, że jest jakoś bardzo mało wydajny. Szczególnie, że kosztuje on około 20 zł, na promocji około 10, więc no, mamy tutaj wszystko, naprawdę bardzo, bardzo Wam go polecam. On też ma taką pędzelkową końcówkę, nie żaden pisak, nie żadną gąbeczkę. Dla mnie to jest wielki plus. No i cóż, tutaj się wszystko zgadza, po prostu wszystko się zgadza. No i na koniec tematu oczu jeszcze mam Wam do polecenia dwa tusze do rzęs. Pierwszy tusz do rzęs to mój ulubieniec wszechczasów, czyli myślę, że wszystkim doskonale znany Volume Million Lashes z L'Oreala w tej wersji Socoture. No dla mnie to jest, jakbym miała wybrać jeden najlepszy tusz, no to bym wybrała ten, po prostu.
krótko mówiąc, jego dla mnie największym atutem jest to, że oprócz tego, że bardzo ładnie rzęsy podkreśla, wydłuża, no robi wszystko to, co powinien robić tusz, również pięknie je rozdziela, ponieważ ja nienawidzę posklejanych rzęs, to on po prostu rzęs naszych trzyma się murbeton. Jak go nałożymy, to do zmycia on tam będzie, a nawet powiedziałabym, że jedynym jego minusem, który jestem w stanie zauważyć, to fakt, że go zmyć wcale nie jest tak prosto i trzeba się naprawdę namachać, bo on się trzyma na murbeton po prostu. Co oczywiście oprócz minusu zmywania ma taki swój plus, że nie mamy żadnego osypu pod oczami. Po prostu żadnego. Temat osypu pod oczami przy tym tuszu kompletnie nie istnieje. No i to jest jego ogromny plus. Oraz plusem jest to, że nawet jeśli go wybierzemy na wielogodzinną imprezę, na cały dzień, całą noc makijażu, to po prostu ten tusz z nami do końca będzie. Znam takie tusze, które po prostu gdzieś, nie wiem, znikają w międzyczasie, wykruszają się, spadają i te rzęsy już nie są podkreślone. Tutaj tego problemu nie ma. Bardzo, bardzo dobry tusz. No i drugim tuszem, który rzeczywiście chciałabym wyróżnić, jest tusz, który robi nam dużo, powiedzmy, bardziej dramatyczny efekt na rzęsach, taki wręcz efekt sztucznych rzęs. Jest to też naprawdę tania propozycja, mianowicie jest to tusz Vibo Burleska. Burleska. No i tutaj również jakby wszystko się zgadza, tusz również się fajnie trzyma, ja go co prawda używam tylko i wyłącznie do górnych rzęs, na dolnych zawsze ląduje L'Oreal Socoture, czego bym nie używała na górnych, to dolne zawsze należą do tamtego, no ale on rzeczywiście robi nam taki bardziej dramatyczny efekt. Te rzęsy są jeszcze bardziej wydłużone, jeszcze bardziej pogrubione, podkręcone i efekt naprawdę jest wow i to już przy pierwszym użyciu. Przy tym tuszu nie trzeba czekać, jak on nam przeschnie, co też może być znaczące i gdybym pojechała gdzieś i zapomniała tuszu ze sobą, to zapewne bym właśnie sięgnęła po ten. Kosztuje chyba 20 zł, więc no nic, tylko brać. No i jeszcze tak zahaczając na koniec makijażu oczu, bardzo chciałabym Wam polecić metodę klejenia rzęs od spodu. Wiecie, ja w tym roku brałam ślub, no i właśnie chciałam, no, żeby ten makijaż wyglądał jak najpiękniej, żeby to oko było jak najbardziej podkreślone, takie otwarte, żeby, wiecie, na zdjęciach, na filmie wyglądało po prostu jak najpiękniej. No i zainteresowałam się właśnie tą metodą klejenia rzęs, ponieważ też słyszałam, że ona wygląda po prostu najnaturalniej. Do tej pory wszystkie próby w sumie klejenia przeze mnie rzęs taką, tą powiedzmy klasyczną metodą, kończyły się mniejszym czy większym fiaskiem, niewygodą i ogólnie stwierdzałam, że to nie dla mnie. Ale tutaj tak troszkę się zaparłam i stwierdziłam, że muszę spróbować, musi mi się udać. No i na początku po prostu wzięłam klej do rzęs, który miałam, rzęsy, które miałam i skończyło się to znowu fiaskiem. I dosyć szybko przekonałam się, że tu chyba wszystko jednak jest kwestią kleju. I po prostu stwierdziłam, że koniecznie muszę zakupić jeden z polecanych klejów przez dziewczyny, a były tak głównie polecane dwa kleje, czyli klej z H&M-u i klej z House of Lashes. Niestety obeszłam kilka H&M-ów i kleju nie dostałam, więc zamówiłam ten klej z House of Lashes. I słuchajcie, to była zmiana mojego życia, naprawdę. To była totalna zmiana mojego życia. Jeśli kiedykolwiek próbowałyście kleić rzęsy i Wam to nie wychodziło, to nie jesteście Wy. To chodzi o klej. Przy tym kleju, który właśnie no, musi trafić do ulubieńców, ja czuję, że mogłabym przykleić te rzęsy po ciemku, od spodu, od góry, od boku, nie wiem, leżąc pod kołdrą i w bardzo ekstremalnych warunkach. Ten klej zmienia wszystko. Nie wiem, czy ten klej z H&M-u jest równie dobry, ale tak słyszałam, więc jeśli macie tylko dostęp do niego, to kupujcie, bo chyba jest około tam 10-15 zł tańszy, więc fajnie. A jeśli nie macie dostępu, to zamówcie sobie ten klej, bo naprawdę to jest, wiecie, produkt bardzo wydajny. Wiadomo, że używamy go tylko odrobiny.
a z tym klejem przyklejenie rzęs od spodu, od góry, no w każdą jedną metodą jest po prostu łatwizną, łatwizną. No ja nie wiem dlaczego on trafił dopiero w moje ręce teraz, ale klej Duo poleciał z impetem do kosza, jest tragiczny w porównaniu z tym. Ja przynajmniej nie potrafię go używać, a tutaj wielka miłość i wielki ulubieniec. Okej, kochani, zbliżamy się powoli do końca. No ale tutaj jeśli właśnie chodzi o makijaż ust, rzeczywiście kilka tych ulubieńców mi się zebrało, szczególnie, że no kilka pozycji to są powiedzmy odkrycia i perełki tego roku, ale kilka to też tacy ulubieńcy wszechczasów, a do nich mianowicie na pewno należy ta oto pomadka, czyli Rouge Velvet The Lipstick w kolorze 03 Hip Pink Cheek. Tak się ten kolor nazywa. I ja nigdy nie byłam fanką tych pomadek Rouge Velvet Edition, wiecie, tych takim aplikatorem o konsystencji takiej pianki. Ja bardzo nie lubię, jak produkt do ust jest wyczuwalny na moich ustach. Od razu mi to przeszkadza, mam ochotę to zetrzeć po prostu i czuję się brudna. Dlatego też w sumie żadne błyszczyki nie są do końca dla mnie. Ale tą pomadkę szczególnie w tym odcieniu naprawdę kocham. To jest oczywiście matowa pomadka, która wspaniale się utrzymuje. Dla mnie ona się utrzymuje cały dzień. Nie muszę się zastanawiać, czy ona tam jeszcze jest, czy jej nie ma, bo jest. A jeśli schodzi, to schodzi ładnie. Kolor jest przecudowny, taki bardzo podkreślający urodę. Jest wyrazisty, ale nie nachalny, nie taki krzyczący. No, uwielbiam tą pomadkę, to już jest któreś moje opakowanie, a jeśli ja po raz drugi kupuję pomadkę, to naprawdę musiałam ją tyrać, bo tych ust też aż tak bardzo często nie maluję. No tutaj zgadza się wszystko, wszystkie kolory są w sumie bardzo ładne i bardzo twarzowe, więc możecie się nimi zainteresować. Aczkolwiek moim zdaniem nie każda pomadka, nie każdy kolor tej pomadki jest tak samo dobry. Nie każdy kolor jest tak samo niewysuszający, bo ja mam bardzo duży problem z wysychaniem ust i mimo, że uwielbiam właśnie matowe pomadki, to one nie mogą być przesuszające dla mnie, bo po prostu nie jestem w stanie ich nosić. Nie każdy z tych kolorów właśnie ma taką wspaniałą kremową konsystencję, nie każdy się tak dobrze utrzymuje, nie każdym tak dobrze się maluje i nie każdy właśnie tak nie przesusza ust. Ale kolor 03 ma moją całkowitą rekomendację i bardzo Wam go polecam. Pozostając w temacie pomadek Bourjois z serii Rouge Velvet, mam również Wam do pokazania tegoroczne nowości, a mianowicie mowa o Rouge Velvet Ink. I słuchajcie, ja na początku jak zauważyłam tą pomadkę w drogerii, wzięłam sobie jedną na spróbowanie, że tak powiem. I to był właśnie ten kolor 04 Move Sweet Move, który całkowicie zdobył moje serce i chyba jest najładniejszym kolorem z całej gamy. Aczkolwiek te pomadki są tak fantastyczne, że oczywiście od razu pobiegłam po jeszcze kilka kolorów. I tutaj znowu, nie każdy jest tak samo fantastyczny, nie każdy tak samo podbił moje serce, ale ten właśnie 04 bardzo Wam polecam. Polecam Wam również bardzo taki bardziej żywy kolor, powiedziałabym taki wakacyjny, letni. I to jest numer 07 Fuksja Czacza. Przepiękny kolor, przepiękny, taki już bardzo rzucający się w oczy, bardzo robiący nam cały makijaż. On tutaj jest taki bardzo, powiedziałabym, Barbie Pink. Na ustach moim zdaniem on bardziej wchodzi w kolor taki arbuzowy, ale obie te propozycje są fantastyczne. Pomadki również w moim przynajmniej przypadku nie wysuszają, nie przesuszają mi ust. Mamy tutaj też bardzo śmieszny, taki patyczkowaty aplikator, który na początku powiedziałabym, że wręcz mnie przeraził, że co to ma być, ale okazał się bardzo wygodny w użyciu i wyrysowanie nim ust również jest dosyć proste, czego nie można oczywiście powiedzieć na przykład o tej wcześniej wspomnianej przeze mnie pomadce, która jest taką zwykłą, wysuwaną jakby pomadką i do niej już nam się przydaje konturówka.
No cóż, bardzo fajna nowość z Bourjois, więc polecam Wam ją sprawdzić. Jeśli chodzi o drogeryjne pomadki, to chciałabym również wspomnieć o jednej pomadce, która wydaje mi się, że przeszła bez większego echa, szczególnie na polskim YouTubie, przynajmniej ja się z nią nie spotkałam. A mowa tutaj, słuchajcie, o pomadce Superstay z marki Maybelline, ale w wersji Ink Crayon. W pewnym momencie bardzo popularne były te pomadki Superstay, z którymi ja się totalnie nie polubiłam i dla mnie to była tragedia po prostu, tragedia, pieniądze wyrzucone w błoto. Ale przy okazji pobytu w Londynie właśnie natrafiłam na te pomadki, a później zobaczyłam, że są one również dostępne w Polsce. Ja tutaj mam kolor 15 Lead the Way, który jest absolutnie moim ulubionym, takim właśnie zgaszonym, brudnym różem. Są one kremowe, ale bardzo fajnie się utrzymujące, nie są wysuszające, można je spokojnie nałożyć chociażby nawet bez lusterka, poprzez też tą ich kremowość, nie trzeba ich aż tak super wyrysowywać. Kolory są bardzo twarzowe, bardzo naturalne, no cóż, świetna drogeryjna propozycja. No i w temacie pomadek mam jeszcze dwie tegoroczne perełki, dwa tegoroczne odkrycia, już nie drogeryjne, bardziej powiedziałabym wysokopółkowe. Jedna z nich to moja pomadka ślubna, która zachwyciła mnie do tego stopnia, że zdecydowałam się kupić ją również w drugim odcieniu, a mowa tutaj o pomadce od Charlotte Tilbury w kolorze Pillow Talk, czyli chyba w tym takim najbardziej kultowym kolorze tej marki, no oprócz Iconic Nude, ale akurat Iconic Nude nie posiadam. O, to jest, słuchajcie, pomadka nazywana idealną nudową pomadką na co dzień, która pasuje każdemu i ja podpisuję się po prostu pod tą recenzją rękami i nogami. Mi zazwyczaj te kolory, które słyszę, że pasują każdemu, nie pasują wcale i wyglądam w nich strasznie, a to jest mój absolutny ulubieniec. Jeśli miałabym wybrać jedną pomadkę, która po prostu najczęściej w tym roku lądowała na moich ustach, to na pewno był to Pillow Talk. Od września stosuję, używam jej po prostu stale i namiętnie. Jest ona taką tradycyjną kremową pomadką, ale o matowym, długotrwałym wykończeniu, w takim powiedziałabym półmatowym, długotrwałym wykończeniu. No jest po prostu przepiękna i wszystkie panny młode powinny się nią zainteresować. A jeśli szukacie czegoś właśnie na te miesiące zimowe, czegoś troszkę bardziej wyrazistego, no to właśnie trafia tutaj druga pomadka z serii Pillow Talk, czyli Pillow Talk Medium, która ma już taki troszkę bardziej wyrazisty kolor. Widzicie, ta różnica nie jest może jakaś ogromna, ale jednak ta jest zdecydowanie ciemniejsza i taka wyrazista, również bardzo ją lubię. Wszystkie właściwości tamtej pomadki są zachowane, tylko po prostu różni się ona kolorem, również trafia do moich ulubieńców. Tak samo jak kolejna pomadka w podobnym odcieniu, którą zresztą mam dzisiaj na sobie i która była moim zupełnym przypadkowym odkryciem, a mianowicie, słuchajcie, skusiłam się w tym roku raz na taki goodie bag z Cult Beauty, a w nim między innymi tą pomadkę z Honest Beauty. I na początku w ogóle stwierdziłam, to chyba nie do końca jest mój kolor, mam już takie pomadki, komuś ją po prostu oddam. Ale z racji tego, że rzeczywiście zobaczyłam na Cult Beauty, że ona ma super opinie i jest w bestsellerach, stwierdziłam, dobra, odpakuję, wypróbuję. I słuchajcie, to jest rewelacja, naprawdę. Ja się właśnie zbieram do zakupienia innych kolorów, ponieważ tutaj dostajemy pomadkę, która jest matowa, jest długotrwała, aczkolwiek tutaj z tą trwałością bym nie przesadzała, ale nakłada się ją i w odczuciu na ustach jest jak balsam do ust. Naprawdę, ona jest tak masełkowata, jest tak po prostu, widzicie, nawet jak tutaj ją będę może jeszcze nakładać, o, tak się nie nakładają, wiecie, matowe pomadki. To jest po prostu jak masło. Zresztą nawet po niej widać, jak się zbliży na ten aplikator, że ona się wręcz błyszczy, a na ustach daje nam po chwili matowe wykończenie, które cały czas możemy jakby na tych ustach ruszyć.
ale nie wylewa się ono. No po prostu, no, bardzo ciężko tą pomadkę opisać, ale jest fantastyczna i musiała tutaj trafić. Po prostu musiała, bo totalnie mnie zachwyciła, a o to chodzi w ulubieńcach, że te kosmetyki czymś się wyróżniają i w jakiś sposób nas po prostu zachwycają. No i przechodzimy do wcześniej wspomnianego setting sprayu i tutaj chyba też nikogo nie zaskoczę, jak powiem o All Nighterze z Urban Decay. Słuchajcie, jeśli szukacie jednego produktu, który przytrzyma Wam makijaż po prostu w stanie nienaruszonym przez cały dzień, całą noc, aż do zmycia makijażu, który zdejmie Wam pudrowość z właśnie skóry twarzy, to jest Wasz wybór, naprawdę. On często występuje również na promocjach, jest bardzo wydajny, szczególnie, że w moim przynajmniej przypadku to wystarczą dosłownie 4 psiknięcia na całą twarz, żeby być ten makijaż po prostu spokojnym i to jest mój ulubieniec wszechczasów. Wiem, że już zawsze muszę go mieć po prostu wśród swoich kosmetyków. Ufam mu w 100%, przytrzymuje wszystko, jest genialny, bardzo Wam polecam. No i na sam koniec chciałabym wspomnieć również o hybrydach, a dokładnie o nowym moim odkryciu tego roku, stylizacji paznokci, która się nazywa Baby Boomer. Ja hybrydy noszę już chyba 5. rok i tutaj nie mam im nic do zarzucenia, jest to dla mnie odkrycie życia i ogólnie mogłabym same hybrydy nazwać ulubieńcem wszechczasów, ale właśnie w tym roku szczególnie pokochałam tą stylizację Baby Boomer, którą zresztą mam w tym momencie na paznokciach i którą chyba będę nosiła na pewno najczęściej. Jest ona tak czysta, piękna, po prostu pasująca do wszystkiego. Jest to też mój manikir ślubny oczywiście. No i w tym wypadku chciałabym Wam tylko polecić 2 produkty do zrobienia tego efektu, a mianowicie jest to lakier marki SPN Delicate French o numerze 505 oraz taka jakby farbka do właśnie hybryd SPN Niles w kolorze 01, po prostu takim białym. To, plus taka gąbeczka typu Magic Sponge, dostępna w Rossmanie i macie przepiękny, idealnie wykonany Baby Boomer, który po prostu ani nie wpada w róż, ani w beż, tylko no dla mnie ten odcień Delicate French jest idealny i naprawdę zdobył moje serce. Dokładnie tak wyglądały moje paznokcie podczas ślubu i są przepiękne, no co tutaj dużo mówić. Bardzo Wam polecam. No dobra, kochani, to już by było na tyle. To już wszyscy moi makijażowi ulubieńcy. Mam nadzieję, że po prostu znaleźliście tutaj coś nowego, coś dla siebie, coś, co wpadło Wam w oko i będziecie chcieli przetestować. Oczywiście nie muszę wspominać, że wszystkie te kosmetyki są również dzisiaj na mojej twarzy i nimi wykonałam makijaż, więc też od razu widzicie efekt ich użycia. No, starałam się tutaj naprawdę zgromadzić totalne perełki, totalnych ulubieńców. Nie ma tutaj żadnego bubla i za każdy jeden kosmetyk naprawdę ręczę. Więc cóż, mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Chętnie posłucham o Waszych ulubieńcach kosmetycznych, makijażowych tego roku i wszechczasów, więc piszcie mi o nich w komentarzu. Ja tymczasem serdecznie zapraszam Was na kolejny film z serii ulubieńców, który będzie poświęcony lifestyle'owi, rozrywce, kuchennym sprawom, takim, powiedziałabym, instagramowo, youtube'owym sprawom, filmom, serialom, również domowym sprzętom. Tam po prostu będzie wszystko, co nie dotyczy kosmetyków. Myślę, że to będzie też najdłuższy i najbardziej przegadany film. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce na moim kanale. Będzie mi super miło, jeśli zostaniecie tutaj ze mną na dłużej i zasubskrybujecie mój kanał. Oczywiście, jeśli również dacie kciuka w górę. No cóż, ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!